Krótki update pogodowy. Jak widzicie, jest, no właśnie, ciekawie, różnie. Ale my nie będziemy siedzieć w hotelu. Ale popatrzcie, jakie zmiany. Zobaczcie, ja wam pokażę, jakie tutaj było przemeblowanie, zmiany, proszę. Raz. Jak tu się zrobiło dużo miejsca. Naprawdę, jakby. Słuchajcie, ja wam muszę coś powiedzieć, bo co? Praktycznie jak ten vlog już poszedł, to nas już tu nie ma. Bo to, poczekaj, może tu sobie. Aha, no bo tak, jest niedziela aktualnie, popatrzcie, jaka sofa, siadam na niej, uwaga. No i co, Mareczku? Dobra, co ci to ja wam chciałem powiedzieć. Marzenko, przesuń się. Usiądziemy tak, ale sobie to razem. Jest chyba jednoosobowa. Nie, słuchajcie, w ogóle tu siedzę pierwszy raz w życiu. Ja też! Przyjmij piątkę! High five, jak to mówił jeden z naszych sąsiadów. W każdym razie powiem tak. Jak się teraz okazało po złożeniu. Aleś powiedziała. No. Nie no, słuchajcie, ja to muszę zrobić, muszę sobie podgląd, bo ja nie wiem, czy a mi się... ty mówisz, że nie lubisz podglądu. Bo nie lubię, ale teraz się mieścimy, okej. Okay. Ej, no fajnie. Żeby się mieściła. Nawet troszeczkę widać tutaj zieleni. Tak, powiem, patrz co jeszcze mogę zrobić. Dobra, teraz muszę podgląd, tak? O, dobra. Powiem tak, pierwszy raz mamy tu to złożone. Musieliśmy to złożyć z racji tego, że nagrywaliśmy na potrzeby TikToka. Nagraniowe, tak. Ale nie w tym rzecz. Się teraz okazało, że ten pokój jest naprawdę duży. I to widać. No jedyny mankament jest taki, że jak są trzy osoby, no to ta kanapa do spania musi no, być rozłożona. No, to też służy, prawda? No nie, bo jak są dwie osoby, to służy, wiesz, do relaksingu. Ale jeżeli są i wtedy, popatrzcie, tu macie piękną, to taką, taki kącik, tak, można powiedzieć. Tu stoliczek, tam, tu stoliczek, pijecie kawkę, tam sobie siedzicie, oglądacie filmiki. Tu ktoś siedzi, także można tak fajnie posiedzieć. Ale takie podsumowanie, to w tym roku... Jak ci się podobało? A, już podsumowujesz? A ja jeszcze chcę... No ale Sopot trzeba było podsumować. Nie, no spokojnie, w tym vlogu jeszcze trochę rzeczy zobaczycie. A dobra, to ja, słuchajcie, podsumuję hotel. Już? A. Tak, ja, słuchajcie, podsumuję hotel. Ale no, co i to podsumowywać? Tak. Bo my jesteśmy naprawdę już, że tak powiem, wiernymi tutaj klientami, znaczy, my jesteśmy tej sieci nawet. My jesteśmy specyficznymi klientami, bo jak ci, co nas oglądają już od tam, powiedzmy, lat, to wiedzą, że był taki rok, kiedy ja bardzo narzekałem na tą sieć, a może nie na sieć, co na hotel w oddział w Łodzi. Tam były cyrki, jak nie wiem co. Tu ale też ten, Sopocie ten było. Motor już teraz nie tu istnieje, też było nie? Kiepsko, nie istnieje. Ale w Łodzi? Tak, istnieje. Aha. Tu też było w pewnym momencie kiepsko, ale powiem wam, że w tym roku jest naprawdę wszystko sikalafon. Nie no. Jedziemy jeszcze do Bydgoszczy, tam jest w ogóle nowy hotel, a w tym konkretnym jesteśmy już czwarty rok z rzędu. No ale bez przesady, nie jest tak ciasno chyba. Czwarty rok z rzędu jesteśmy, nie, czwarty rok. Jak się hotel otwiera, byliśmy tu pierwszy raz, no i teraz ten, ale naprawdę nie można narzekać, to bym zgrzeszył. I gdybym miał dać ocenę za ten rok, to ja bym w tym hotelu dał 20 na 10. Oj, bez naprawdę, przesady. Słuchajcie, nic nie brakowało. Ja nie jestem taka hojna. Wszystko na... Nie? No to jesteś żmija. Żona żmija. Słuchajcie, wszystko na wysokim poziomie, nic nie brakowało, było naprawdę super. Obsługa rewelacyjna. Co jeszcze dodać? Serwis w ogóle fantastyczny. Także naprawdę, tak jak kiedyś miałem tam jakieś zaszalenia i te, tak w tym roku powiem gdzieś 20 na 10. Jedziemy do Bydgoszczy, też do tego samego hotelu. Zresztą co niektórzy się pytają, co to za hotel, to myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, to jest hotel Focus, sieć Focus. I tak jak mówię, mieliśmy go, pierwszy raz byliśmy chyba w Łodzi, nie? To był pierwszy raz w ogóle, co byliśmy. Tak. No, i było naprawdę super, ale to było dawno temu. Oj, potem się tam posypało. W Lublinie posypało. W tej sieci. W Lublinie byliśmy. No w Chorzowie też w ogóle mamy ten hotel. No, ale tam nie byliśmy. Słuchajcie, jaja są takie, że hotel jest w Chorzowie, terytorialnie, on jest ale... na granicy jakby. A jakiej granicy? To jest... No jako Katowice jest. Ale on jest jako Katowice, no bo wiecie, Chorzów to może nie wszyscy kojarzą, gdzie jest Chorzów, ale Katowice wszyscy znają, także w Chorzowie też jest, a tam nie byliśmy w hotelu. Także teraz jeszcze dzisiaj... No i jeszcze po prostu, no, to my zaczynamy nagrywać tego vloga trochę wcześniej, więc jeszcze zobaczycie, jak tutaj mamy atrakcje pobytowe. Ja tylko powiem tak, ale że... Ale to jest taki dziwny dźwięk. Tak, dziwny dźwięk, za chwilę wychodzimy. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem, no zobaczymy, gdzie nas zaniosą nasze, że tak powiem, plany. Bo pogoda jest, jak widzicie, sobie taka śmiesznie różna. No, mamy plan dalekobieżny, że tak powiem. No, ale się nie zrealizuje, bo chcemy mieć, słuchajcie, do Brzeźna. Ale ja myślę, że można. Bo to jest takie straszenie, wiesz?
ale ja uważam, że to ciągle coś pokapuje, wiesz? Dobra, no to zobaczymy. Może mała będzie zmiana. A ja jeszcze chcę wam w ogóle z innej beczki coś powiedzieć, bo w ostatnim... Nie, ja tak lubię. Ja w ostatnim vlogu jeszcze mówiłam o tym, że byliśmy na molo i tam, wiecie, iluminacja świetna i tak dalej, oświetlone, ale... Tam taka była wstawka, ale już nie było warunku, bo wiecie, czasami sprzęt jest niestety... No tamten aparat jest tandetny, nie spełnia swoich, tak, nie spełnia zadania, na które był kupiony, ale nieważne. Chodzi o to, że teraz wiele miast, nie tylko polskich, ale przede wszystkim w Europie, zaczyna wprowadzać taką, realizować taką akcję oszczędzamy energię, oszczędzamy prąd. I wiele budynków, czy tam różnego rodzaju jakichś zabytków przestaje być oświetlonych, ponieważ państwa, miasta zaczynają oszczędzać energię. Chodzi tu o to, że jest ona coraz droższa i wiemy, że będzie droższa. Znaczy problem, że jej zaczyna dlatego brakować. Zaczynamy oszczędzać, oszczędzamy energię, oszczędzamy wodę, bo suszą zmagamy się i to dosyć poważną, może nawet niektórzy nie są, nie są świadomi tego, prawda? Także to jest też bardzo ważna teraz kwestia. Dlatego ja, na przykład jak jesteśmy teraz w hotelu, to ja gaszę światło. Na przykład jak jest zapalone są dwie lampeczki, to jedną zostawiam zapaloną. I Marzena, słuchajcie, oszczędzamy, kiedy... szanujemy planetę. Tak, Marzena mówi, szanujemy planetę, ale ja wam coś ale powiem. Ale to też ze względów takich, no. Że to teraz wyniknie taka dziwna sytuacja, że wujek P, który mieszka za wschodnią granicą, będzie się cieszył i propagandowo na pewno tego użyje. Będzie mówił, że u nich jest ciepło, pełno energii elektrycznej, no bo wiecie, gazu potąd, węgla potąd, wszystkiego potąd, więc tam to będą produkować na potęgę. I tak oszczędność środowiska będzie taka złudna, bo część Europy będzie oszczędzała, a wujek P będzie, wiadomo, wszystko generował na potęgę i będzie jak będzie. Także, no, dziwne czasy nastały, trochę tak wróciliśmy się, można powiedzieć, no nie żeby do XIX wieku, ale wiecie, jak się to słyszy, to się tak zaczynamy w tym kierunku powoli przesuwać, no ale co, dobra, no, ale wiesz, nie ma co narzekać. Robimy to z myślą o tym, żeby nam było dobrze i żeby nam było lepiej, nie? Ale to nie do końca nam, bo my to oszczędzamy, ale... z racji tego, że po prostu tego brakuje. Tak. Przecież mówili w telewizji wczoraj... Ale żeby nam zupełnie nie zabrakło, więc lepiej teraz przyoszczędzić, a... Ale tego nie idzie przyoszczędzić. No. Że Wielka Brytania zakupiła energię elektryczną za potężne pieniądze, bo już brakowało im i gdyby tego nie zrobili, od Belgii bodajże, no to by zapanowały tam egipskie ciemności, nie? Także taka sytuacja miała miejsce. Ale wiecie co, ja to myślę tak, biorąc pod uwagę wszystkie te ostatnie lata, które się przetoczyły, za nami już są, że my tak już teraz w Europie działamy impulsowo, nie? Teraz jest ten problem, to żyjemy tym problemem, za miesiąc będzie inny ale problem, inny problem. Tak robią. Dobra, sprawdzam. Ale nie ma co, Marzena sprawdza pogodę. Już byłam na zewnątrz, ale o, spoko. Ale ci jest chłodno. Nie, jest pięknie, idziemy. Marzena mówi, że jest piękne lato tej zimy. Piękna pogoda, naprawdę, idealna na spacery. Ale widzę, pochowałaś poduchy. Tak, bo padało, nie? I włożyłam je do tej. Ale wiesz, że teraz ciepło robi, ja to czuję? No widzisz. Także ubieramy się i w drogę. Zobaczcie. To jest w ogóle bez cukru. Skusiłam się. Po pierwsze, że bez cukru, ale jest erytol. Erytrytol, nie? Bo u nas też, myśmy to kiedyś stosowali, nie? No. Na jakimś tam filmiku. Lemoniada była. A druga rzecz, to piękne ciasto, to jest brownie, ale uwaga. Niech was nie zmyli. Co, to czekolady jest, nie ma? To jest brownie z buraka. Także... Pachnie czekoladą? Ale pachnie właśnie takim słodkim. Czyli czekolady tam nie ma. Burakiem. Specyficzny smak. Muszę spróbować. U mnie mam takie typowo galaretkowate ciastko. A jak się nazywa? Chmurka malinowa u Michaśki jest. Ale jogurtowe jest. No tak szczerze, dobre, no. To jest takie owsiane, mi się zdaje. To widać nawet, no. Ten spód jest taki owsiany. Ale to nawet wygląda tak spoko, to no, też. Ale od Marzeny to nawet nie wiedziałem, że to jest buraki zamiast czekolady. Ale specjalnie wziąłem, skusiło mnie, bo chciałam spróbować, jak to jest zjeść... Ciasto bez cukru? Brownie nie, z buraka. Wygląda jak brownie naprawdę i nawet ma taką konsystencję, ja wam pokażę. Ale kawał potężny w ogóle. Tak, duży kawałek i ma też taką konsystencję alobrownie. No na pewno to jest kakao, ale tu bardzo ale jest gorzkie. Ten burak. I czuję strukturę troszkę buraka i taki posmak. Ale dobra. To smacznego. Dobra,
No i spełnia się nareszcie obowiązek. Jaki obowiązek? To jest, nie, ale to jest taki stały punkt programu. Nie, bo to było kupione na nagranie. Wakacyjnego, że nad morzem należy zjeść gofra. Niekoniecznie nad morzem, bo jak ktoś, wiecie, przebywa w górach, odpoczywa i tak dalej. Ale powiem wam, kupiliśmy. Pokażę wam, bo już są w trakcie jedzenia, także uchwycę wam po prostu końcóweczkę. Uwaga, dwa gofry były kupione na spółę. Czyli jeden jest z różeliną malinową. Owocami w żelu. Owoce w żelu, no. A drugi, patrzcie, na wypasie, śmietana. Tu jeszcze były truskawki. Brzoskwinka i proszę, szczęśliwy ktoś. Powiem tak, Marzena was kłamie, bo był kupiony ten nasz gof specjalnie pod nagranie nowego TikToka. To jest tak. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, Marzena wszystko wyżarła, mi zostawiła resztę. Jaka całą śmietanę. Wpadajcie na TikToka, zobaczycie, jak jest cało ze śmietany u Badziana. Dobrze. To po drugie, a po trzecie to powiem szczerze, że śmietana jest sztuczna znowu. Dobra. No i kontynuacja narzekaj Marka. Ja wam powiem jeszcze, odnosząc się do ekonomicznych tutaj spraw. Te dwa gofry, no i ten jeden widzicie, i śmietana, i owoce świeże, i ten drugi od Michasi, to jest frużelina, czyli owoce w żelu. To wszystko kosztowało 32 zł bodajże. 30 równe. Równe 30, przepraszam. Czyli, no, nie jest to w taki sposób, że tak powiem, nie jest to tak źle, jak mówią, czekajcie, bo chcę wiesz, jak rodzina czteroosobowa, razy cztery. Ja wiem, ale ja widziałam takie, wiecie, sprawozdania z nadmorza, że jeden gof kosztował 26 zł. No, to jest rzeczywiście chyba, no, nie przeczy, że się tak zdarza, ale myślę, że trochę przesadzone. Także jemy... Gofra. Nie, no zależy co weźmiesz, bo jak weźmiesz frużelinę... Marek, zeżarłeś całą śmietanę. Nieprawda, to Marzena zjadła i ona was kłamie temu. Oszukuję. No dobra, nieważne, mniejsza z tym, także... Zostawi ci gofra? Zjemy gofra, idziemy na molo. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To jest to miejsce, o którym wczoraj wam mówiłem, że tu najlepsze gofry są, jeżeli chodzi o Sopot. Przynajmniej w moim odczuciu. Mm. Warte polecenia. Zawsze świeże, z dobrego ciasta. No jedynie śmietana mi nie podeszła, jest wiecie taka sztuczna, ale to chyba dlatego, żeby się kremówka po prostu skwasiła przez cały dzień, więc dobra, wybaczona. Natomiast na pewno warto je tu odwiedzić i skonsumować, zostało tyle. Pyszne, no i proszę, kto je, widzicie? I oto są dowody. Ale ja wam powiem, dla mnie najlepszy gof to jest, przepraszam, gofr z cukrem pudrem. Najlepszy smak. Ale ten, tym też nie pogardzę. No widać, jaki ten był niedobry, ile zostało. Ale wpadajcie na TikToka, zobaczycie, co Marzena zrobiła z tym gofrem. No i jesteśmy w Gdyni, żegnamy się z Trójmiastem, ale tak naprawdę żegnamy się z Trójmiastem w Gdyni. Oczywiście dzisiaj jeszcze wieczorny spacer po Sopocie, ale powiem wam, że zrobiliśmy podsumowanie. Użyliśmy do tego kalkulatora i wyszło nam, ile zrobiliśmy kilometrów. Spacerów, tutaj chodzenia i tak dalej. To ja mam pomysł, jak widzowie, słuchajcie, właśnie. Poczekajcie, do was konkurs. Napiszcie w komentarzu, ile kilometrów zrobiliśmy przez 2 tygodnie bycia w Trójmieście. Marzena wrzuci wynik, tak, wam, pokażemy wam na kalkulatorze. A teraz obstawiajcie, piszcie w komentarzu, ja ile tylko kilometrów. Jedna ma podpowiedź, wczoraj padł rekord, ja te dziwne okulary mam, padł rekord, mianowicie 22 kilometry zrobiliśmy w jeden dzień. No, to rekord, nie? To jest rekordowy nasz dzień. Ja cię kręcę. A dzisiaj póki co najmniej. Podziarze. Dzisiaj najmniej, 5,2 kilometra, także Jaśka wam pokazuje. Pokazujemy. 217. Przecinek. No to w sumie 208. Dzisiaj zrobimy, może z 220 będzie, nie? 220 kilometrów. Także jeżeli jak Jaśka się czujesz? No dobrze, jak dobrze. Jak tam nogi? Jeszcze nie bolą na razie. Ale buty, słuchajcie, już musiały być zmienione. Tak. Tak, a ja mam bardzo wygodne buty. Powiem wam tak, na początku te dwa pierwsze dni takiego chodzenia to był później kryzys, ale teraz ale już się przyzwyczaiłam. Buty, bo chodziłam w sandałach dużo, a ta podeszwa jednak nie taka. Ale powiem wam, że po kilku dniach teraz to ja mogę chodzić pieszo w tej z powrotem Gdynia, Sopot bez problemu. Także jeżeli ktoś obstawiał coś mniej więcej w tych okolicach 200 km, to łapka w górę. Ale coś słychać w ogóle? Kobieto, to jest słychać? Sprzęt wysokiej klasy, mikrofon. No podpięty. Jasne, widzowie to ocenią. Przyszliśmy pożegnać się z morzem. Tyle Grand Hotelu, ale co tam Grand Hotel? Popatrzcie, co tam Grand Hotel, a co tu widać?
No coś pięknego, naprawdę. Ładnie się tutaj to niebo teraz po zachodzie słońca zaróżowiło. A czy słuchajcie, powiem wam, zawsze bardzo piękny widok, jak jest pogoda, bo tu jest zachód słońca, wiadomo, i niesamowicie widać tą kępę Redłowską, no co mówię? To jest Orłowo, prawda? Orłowo, ale to jest kępa Redłowska jako całość chyba. Tak? Nie wiem, znaczy jak się mylę, to mnie poprawcie, sorry, że tak się pokazuje, ale źle mi się kamerę trzyma w ten sposób. Dobra, to idziemy, Michaćka tam robi jakieś fotki jeszcze. Jaka Michaćka? Nie słychać, ale może pięknie. Ja teraz tylko zawiną muszenkę małą. Ale ładna pięta? No. Fotka zrobiona? No pewnie, wszystko. No. Ale zobacz, masz na pięknie fale. Pojawiły. Fale się pojawiły na mój widok, nie no, głupi żart. A tak przy okazji to wpadajcie na TikToka, bo właśnie przed chwilą nagrywaliśmy fajnego TikToka, już jest na TikToku. A z czym to się dowiecie? Chociaż mogę zdradzić, ze złotem, no. Nie, ja wam powiem jeszcze lepsza rzecz. To jest prezent od Marka dla mnie, to pamiątka z nadmorza. Oj, zdziwicie się bardzo. Tak, Marek jest bardzo oryginalny. Ale wszyscy zadowoleni. A co? I o to chodzi. Szczególnie Marek, bo to zjadł. I na miejscu. Tak. Ej, czemu ty się nie chcesz zamknąć? Bo ja jeszcze biorę swoją tą. A ja po to potem przyjadę. Dotarliśmy na miejsce. Bydgoszcz wita nas. Hotel piękny, ładny, duży. Michaćka, jak tam podróż? Dobrze, ale już też myśmy jechać wprost do domu, to była tragedia. Naprawdę, nogi bolą jak nie wiem ale co. Ale wiecie co wam powiem, że opóźnił nas duży korek na obwodnicy Trójmiasta, także tam żeśmy chyba godzinę, półtorej stracili. No, a no. Ci zamknięło auto? A pogoda się już całkowicie, myśmy wyjechali. Za nami gdzieś te chmury idą, wiecie? Słuchajcie, patrzyłem na kamerkę, teraz na łebka mnie, to pogoda w Trójmieście się lekko psuje. W Katowicach żaby lecą, a tu do Bydgoszczy żaby dolatują, jak na razie chyba, nie wiem. Dobra, chodź Ropucho. Oho, już zabiłeś, ale to ciężkie, co wy tam macie? Mój sprzęt do montażu. Dobra, idziemy. To chyba same zasilacze, o tam byliśmy w centrum. Dobra, idziemy. Chodź. Oczywiście odwieczny problem to parking, jak będziesz szło zaparkować. Marzena już o tym myślała od 20 km przed miejscem docelowym. Ha, ha, ha. No bo Marek nie parking? Musi się takimi sprawami przejmować. A, bo Marek wszystko analizuje. Prowadź Marek. Czy dostałem końcu? No nie, prawie że na końcu. No tutaj mam się nie złamał, ale to już jest niepokój. No Michasia niestety na dostaweczce, ponieważ tu nie ma żadnych kanap w tych pokojach. Ale myślę, że ta dostawka będzie wygodna. Proszę, jaka grafika Bydgoszczy. Poznajemy kogoś? No, ale łucznik. Tego jeszcze nie było u nas. Powitalny zestaw owocowy. No proszę cię, ładny hotel, ale piękny widok. Słuchajcie, ja się muszę rozpłaszczyć, wybaczcie. Jo. Widzicie teraz jakieś cudawidy? Przepraszam, że... A tu chyba płynęliśmy, to mnie. Taką łódką. Jak kanał, się płynie nie? Na... właśnie, kanał. O ja... Widok niesamowity, piękny. Jakby ktoś zapomniał szczoteczki do zamów, to tu mamy. Nawet masz zestaw do golenia, Marek, także... Ale słuchajcie, z tym to się spotykam pierwszy raz w hotelu. W ogóle w jakimkolwiek. W jakimkolwiek hotelu byliśmy, nigdy nie było takiej małej pasty i szczoteczki. Także piękny pokoik jest, elegancki. Szafa, sejfik. Ale jak to pachnie jeszcze nowością tak, takimi, tak, taką takie płytą, mebelki. Jak u nas kiedyś kuchnia. Tutaj mamy lodóweczkę, o, też się przyda. Zestaw kawowy, chyba napije się kawki przed wyjściem. No i tutaj ładnie ten zagłówek wygląda, widziałeś Marek? On takie było na u mnie w pokoju. Bardzo ładny, miętowo. No bardzo ładnie to się prezentuje. No to co? Pora ruszyć ogarniamy w miasto. Się. Ogarniamy się. No to my już gotowi, rozpakowani. Powiem wam, że trzeba chyba będzie wziąć parasol, bo tu co nieco już widzę, że kropi.
No, bluzy, a państwo gotowi? Nie, państwo się dopiero, słuchajcie, pakuje, bo standardowo na każdym wyjeździe praktycznie ten plecak to jest, że tak powiem, nieodłączny element mojego outfitu. On musi być, a co bo w nim ja jest, to widać. Bo dużo mieści, wiesz? No wiem. Parasolki, bluzy. A gdzie jest parasol w ogóle? Słuchajcie, ja mam swój... Patrzcie, co tu nawet jest włożone jeszcze. Aha, maseczka? I to nie jedna. Ja mam parasol w swojej torebce, biorę swoją bluzę. W moim plecaczku, zaraz ci go podam. Dobra, to Michaśka, Marzena podaje parasol, także ja zawsze z plecakiem, gdzie bym nie był. Ej, ja co to mam dwa parasole? Nie, jeden wystarczy, bo to jest, wiecie, to jest w ogóle taki bagaż, nadbagaż niepotrzebnie noszony. A wracając, słuchajcie, ja kiedyś to non stop chodziłem w plecaku, jak jeszcze pracowałem w szkole, to plecak był na porządku dziennym, a potem jak się zwolniłem, to już tylko, wiecie, taka torebeczka. Ale jest to wygodne, wiesz, że taki plecak się... Nie, no. Bardzo niewygodny. Na wakacjach na pewno nie, bo pocą się plecy, ale spoko. Także my będziemy się z wami żegnać, dziękujemy wam za oglądanie vloga, koniecznie dajcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym vlogu. Trochę na pewno tutaj będzie naszego bydgoskiego pobytu. No i widzimy się w następnym, ale to mi się bardzo podoba ta grafika. Michaście też to się podoba. Znaczy i mówi, grafika, to nie jest nawet grafika, to jest... To jest wycięte po prostu. Wycięte w jakimś takim... Albo wydrukowane w na drukarce 3D. Albo 3D i bardzo mi się to podoba, naprawdę. Mieszka, mówisz, że takie coś byś chciała mieć w salonie. No, na to... Jakie są takie charakterystyczne budynki naszym miejscu? Nie, ja uważam, że charakterystyczne budynki dla Śląska, czy budowle Śląska, na przykład szybkopalniany, połączone ale to jest ze stadionem. Takie, wiesz, to co ty mówisz, to jest takie uniwersalne. Uniwersalne. A tu chodzi o to, żeby do miasta było przypięte. No i znowu klapa, mój pomysł, niby pani. Dobra, idziemy, zbieramy się, bo już szósta. Ale czy wy widzicie to podświetlenie tego zagłówka? Też bardzo ładne. Idziemy. To na razie, pa!